Opowiadałam Ci niedawno o sile działającej na ładunek w polu magnetycznym i siła ta wyraża się następująco. Otóż tak, jest to oczywiście wektor i jest on równy wartości ładunku, który nas interesuje, pomnożonej przez iloczyn wektorowy prędkości ładunku i wektora indukcji magnetycznej. Tak więc widzimy, jeśli ładunek się nie porusza, to wtedy nie działa na niego żadna siła ze strony tego pola magnetycznego. I użyliśmy tego wzoru do wydedukowania, że jednostką tej indukcji magnetycznej jest newton razy sekundę podzielony przez kulomb razy metr. I taką jednostkę nazywamy Teslą i oznaczamy wielką literą T. Dobrze, to już wiemy, a teraz idźmy dalej i rozwiążmy przykład. Otóż powiedzmy, że mamy pole magnetyczne o wartości równej 0,5 Tesli i kierunek tego pola jest następujący. Narysuję to tak symbolicznie, bo wiadomo, że jest to pole, to w każdym miejscu, w każdym punkcie przestrzeni taki jeden wektor powinien być obecny, ale rysujemy tak tylko w niektórych punktach. I jeśli nie pamiętasz, to Ci przypomnę, że taki symbol oznacza, że ten wektor tej indukcji magnetycznej tak na sztorc wystaje z płaszczyzny i po której rysujemy. I nie wchodzi w głąb, nie idzie w dół, tylko idzie do góry na sztort. Widzimy z tej perspektywy, patrząc na strzałę, widzimy po prostu o tutaj jej czubek, dlatego rysujemy to w ten sposób. I taki jest kierunek tego pola. I w tym polu magnetycznym porusza się proton, porusza się z prędkością leżącą w płaszczyźnie, już tak normalnie, w płaszczyźnie naszego, w płaszczyźnie ekranu, czy też tableta, po którym ja rysuję, czy kartki, po której ty rysujesz, piszesz. I wartość tej prędkości, powiedzmy, że jest wielka, że jest 6 razy 10 do 7 metrów na sekundę. Jest to wielka prędkość, w zasadzie już relatywistyczna, bo bliska prędkości światła, ale w naszym przykładzie nie będziemy tego brać pod uwagę. I mając proton poruszający się z taką prędkością w takim polu magnetycznym, pytamy o siłę, jaka na niego działa. Pytamy o wektor siły, czyli zarówno o wartość siły, jak i o jej kierunek. Zacznijmy od wartości. Więc tak, wiemy, że wartość to będzie tak, po pierwsze tutaj ładunek protonu, zaraz sobie napiszemy, ile on wynosi w kulombach, ale na razie sobie go pozostawmy w tej postaci, razy długość wektora prędkości, razy długość wektora indukcji magnetycznej i razy jeszcze sinus kąta między tymi dwoma wektorami. A ile on wynosi? No, powiedzieliśmy sobie, że ten wektor indukcji magnetycznej wystaje tak na sztorc z kartki czy z ekranu, więc wszystko, co leży w płaszczyźnie ekranu, jest do niego prostopadłe, wobec czego ten kąt teta to jest po prostu 90 stopni, a stąd jego sinus jest równy 1. Albo też inaczej możemy myśleć o tym, że jak pamiętasz, mam nadzieję, mówiliśmy sobie, że taki iloczyn wektorowy to jest pomnożenie długości jednego wektora razy rzut prostopadły drugiego wektora na ten pierwszy, tak? Albo odwrotnie, nieważne, który wektor jest który. Może to być rzut wektora tego drugiego w iloczynie na kierunek wektora pierwszego, albo odwrotnie, nie ma to znaczenia. Ale tak czy owak, kiedy wektory są prostopadłe, to ta składowa prostopadła jednego do drugiego jest równa całemu wektorowi, więc inaczej można sobie to tłumaczyć, dlaczego tutaj powinna stać jedynka. I wobec tego ostatecznie możemy policzyć, że wartość naszej siły to jest, zaraz jeszcze dopiszę ładunek protonu, wynosi on, no tutaj napiszę dosyć dużo cyfr po przecinku, razy 10 do minus 19 kulomba. Kulomb to jest wielka jednostka w porównaniu z ładunkiem elementarnym, z ładunkiem protonu czy elektronu. Tak, ale my nie będziemy korzystać ze wszystkich cyfr znaczących, my weźmiemy tylko takie przybliżenie. I wobec tego wartość naszej siły działającej tutaj na ten proton to będzie 1,6 razy 10 do minus 19 kulomba razy 6 razy 10 do 7 metrów na sekundę razy 0,5 Tesli. Tutaj to sobie oddzieliłam, żeby nam się nie zlewało. I liczymy dalej. Więc tak, mamy 1,6 razy 6 i razy 1/2, czyli 1,6 razy 3, czyli 4,8 razy, tu mamy 10 do minus 19 razy 10 do 7, czyli 10 do minus
12, a teraz jednostki. To za jednostki, więc tak. Kulomb razy metr przez sekundę razy Tesla, a Tesla to jest tutaj mamy Newton razy sekundę przez kulomb razy metr. Czyli tutaj nam się kulomby z kulombami, metry z metrami, sekundy z sekundami i wynik wychodzi w newtonach, tak jak powinien wyjść. Tak, to się równa ostatecznie 4,8 razy 10 do minus 12 newtonów, taka siła. To nie było trudne, a teraz coś trudniejszego, mianowicie kierunek tej siły. Żeby wyznaczyć kierunek siły, potrzebujemy użyć reguły prawej dłoni, a więc wszyscy praworęczni odkładają długopisy i ołówki i stosują naszą regułę. Ja jestem leworęczna, więc nie muszę odkładać mojego pióra. Mogę rysować rękę. Więc tak, narysujmy sobie prawą rękę z takiej perspektywy, że tak. Tutaj nasz palec wskazujący pokazuje w kierunku prędkości protonu. Tutaj nasze dwa palce pozostają sobie zgięte, niewykorzystane. Nasz palec środkowy pokazuje tak na wprost. Tutaj widzimy tylko jego czubek. Tak, i wówczas można się przekonać, że nasz kciuk będzie pokazywał do dołu. Tak, tutaj prędkość, tutaj wektor indukcji, a wówczas siła, zgodnie z regułą prawej dłoni, będzie skierowana do dołu. Tak, siła o takiej wartości, możemy sobie tutaj narysować ją. Nie jest to wielka siła, więc rysuję taki krótki wektor. O, i ciekawe jest to, że zgodnie z tym, co sobie mówiliśmy o iloczynie wektorowym już wcześniej, w poprzednich filmikach, ta siła będzie zawsze prostopadła, zarówno do pola magnetycznego, jak i do prędkości ciała. A w takim przypadku, kiedy siła jest prostopadła do prędkości ciała, to ciało się porusza po okręgu. Jak trochę tutaj zmieni kierunek tej prędkości, pod wpływem tej siły zostanie pociągnięte ciało troszeczkę w tym kierunku, tutaj w dół, więc ta prędkość trochę zakręci, to siła znowu będzie skierowana tak, następnie ciało znowu trochę skręci i siła będzie skierowana tak i tak dalej. I otrzymamy taki ruch, taki tor kołowy. Prawdopodobnie wiesz z lekcji mechaniki, z lekcji kinematyki na temat ruchu po okręgu, że w takiej sytuacji, kiedy siła jest zawsze prostopadła do prędkości, to wtedy siła będzie odgrywać rolę siły dośrodkowej w ruchu po okręgu. I w kolejnym filmiku znajdziemy sobie promień tego okręgu i na tym zakończymy ten filmik, ale chciałam jeszcze zwrócić Twoją uwagę na to, że jest to dosyć takie tajemnicze, że jak mamy taki ładunek poruszający się w polu magnetycznym, to im szybciej ładunek mknie przez to pole, tym większa działa na niego siła. Skąd to pole wie, jaka jest prędkość ładunku? No jest to takie dosyć tajemnicze i mnie osobiście wydaje się to taką dosyć głęboką tajemnicą przyrody. Zostawiam Cię z tą myślą i do usłyszenia w kolejnym filmiku.